348 spotkań, 148 bramek. No i to jest ten zawodnik, który łączy nieco obie ekipy. No to Krzysztof Bartoszak. Skokowski już pokazał partnerom, jaki wariant rozegrania. Szybko tam mu zbiegał Jędraszak na krótko. Inny wariant tutaj. Jest wyłożenie przed pole karne. Jest tam próba uderzenia. Jeszcze jest ta piłka na nodze jednego z zawodników. Etatowym wykonawcą tych wszystkich stałych fragmentów gry w postaci autów tutaj z lewej strony. Teraz z Krodoszyński nie udało się wyprzedzić Bartoszaka, Kluczyński. Gość, tak jak powiedziałem. Zwłaszcza, że blisko ustawiony sędzia był całej tej sytuacji, widział to dokładnie. No mamy gwizdek sędziego. Frąckowiak kontra Bartoszak i broni to Frąckowiak, ale jeszcze Bartoszak na raty, no ale udaje się to Bartoszakowi. No szkoda, szkoda, tutaj zabrakło tej asekuracji, bo świetnie to zrobił Frąckowiak, wyłapał to uderzenie. Nie dociera ta piłka do Bartkowiaka, ten jednak waleczkie tutaj odzyskuje piłkę. Już ta pod nogami Buczmy. Buczma zagranie w pole karne, no ale nie na linii 16 metra jest gwizdek sędziego, jest zagranie Bartkowiaka, Bartkowiak w kierunku Skrobosińskiego, no zmienili się miejscami, to Bartkowiak jest tym zawodnikiem, który będzie próbował dośrodkować tą piłkę, Bartkowiak jest zagrana piłka, jest wujec, jest bramka! Świetne dośrodkowanie tutaj Bartkowiaka na głowę Piotra Wójca, no i mamy 1-1. Tak jak mówiliśmy, Działającego tam na prawej obronie swojego kolegi, ten do środka, do Marszałkiewicza. Marszałkiewicz, jest uderzenie przed pola karnego. No, to są tylko i wyłącznie spotkania ligowe. Jeszcze teraz uwaga, tutaj walczył bramę zarówno Pawlak, jak i Giełda, no to, ale uwaga, bo teraz piłka pod nogami Bartkowiaka, Bartkowiak do Witkowskiego, Bartkowiak! Sebastiana Lorka, ale myślę, że musimy poczekać do końca meczu, bo mamy teraz nawet uderzenie. Myślę, że tych sytuacji... miał plan na to spotkanie, jaki sobie tutaj ułożył. Uwaga, teraz w natarciu Polonia Środa Wielkopolska. Pawlak do Giełdy. Giełda, on potrafi uderzyć z przed pola karnego. Giełda, uderzenie, no ale te proste Bartkowiak. Bartkowiak świetnie na drugą stronę do Buczmy. Buczma opanuje tą piłkę, jest już w polu karnym. Buczma do Giełdy. Buczma, jest uderzenie Buczmy, ale piła. Jeszcze jedna zmiana, boisko opuścił już grający z numerem 7 Damian Buczma, a w jego miejsce na placu gry pojawił się, uwaga, Bartkowiak, i świetnie, jeszcze dobitka, jest gol! Kuba Giełda! As w talii, joker trenera Duchały, Jakub Giełda. Środka boiska, Hiszpanie przegrywali spotkanie, ale Guardiola nie pałował tych piłek niepotrzebnie na... gdzieś tam w kierunku bramki rywala, spokojnie rozgrywał tę akcję, no i po dwóch takich jego idealnych podaniach kończyło się to bramkami dla reprezentacji Hiszpanii. No, mogą wyprowadzić kontratak zawodnicy Polonii Środa Wielkopolska. Milachowski do Skrobosińskiego, Skrobosiński z Dzikowskim, Skrobosiński 3-1, Skrobosiński do Pawlaka, Pawlak jeszcze raz, Pawlak zostawia tą piłkę. Wujec wybicie dalekie w kierunku Pawlaka, Pawlak na drugą stronę do Bartkowiaka. Mają teraz czas, mogą przytrzymać tą piłkę zawodnicy Polonii Środa Wielkopolska. Bartkowiak do Pawlaka. Pawlak próbował wyprzedzić tutaj Maćkowiaka, no ale w tej chwili mamy ostatni gwizdek sędziego. Jest wynik 1-2 dla zespołu Polonii Środa Wielkopolska.